moja ulubiona kolorowa lokacja. Serio, to jest jedna z moich ulubionych lokacji z tego względu, że po prostu jest piękna. Tutaj w ogóle cała florystyka jest bardzo ładna. Okej, więc teraz musimy sobie wziąć zielone iko i właśnie te oto tutaj robaczki ogarnąć. To jest podobna misja tak jak z tymi roślinkami w Jacku jedynce, gdzie trzeba było wziąć zielone iko i tamte eko roślinki fioletowe trzeba było, wiecie, unicestwić. To jest podobna misja, tylko tutaj musimy czegoś z tych stworzeń się pozbyć. Nie wiem w ogóle co to jest dokładnie. Tak jakbyśmy unicestwili te pancerniki całe. No to trochę taki chodzący pancernik. Ale okej. Ja nie narzekam. Nie pamiętam, gdzie one mniej więcej są. Ja to tak bardziej na oko robię, więc mogę też się gubić w niektórych momentach. Za co przepraszam osoby, które znają się na Daxterze i wiedzą jak w tę grę grać. No ja niestety w Daxtera trochę w życiu grałem, ale to trochę to można policzyć na palcach u jednej ręki, jak bardzo mocno grałem w Daxtera. Ja zawsze, wiecie, będę zwolennikiem Jacków normalnych, bo dla mnie Daxter jest całkiem spoko, aczkolwiek no mówię, no ma te swoje takie Resident Sleeper momenty. Dla mnie osobiście. To, że dla was nie ma spoko, ja to tam nikomu, wiecie, nie każę podzielać mojej opinii. No i teraz musimy ponownie unicestwić królowe. Tym razem nie królową, tylko królowe. Ale muzyka jak najbardziej jest w porządku, nie mogę narzekać. Serio. Soundtrack co prawda jest spokojny, ale jest w porządku. Szkoda, że nie ma takiego trochę energicznego, bo ja na przykład mega tęsknię za nutkami z Jacka 2, bo nutki z Jacka 2 są po prostu epickie. Na przykład tęsknię za nutką, jak Crimson Guardowie nas ścigali. To jest po prostu... Oj, coś świetnego, nie? Aha, i nie trzeba ich atakować zielonym iko, po prostu możecie wcisnąć L1 tak jak ja i lekko podniesiecie pojazd i już po roślince, tak, po królowej. Wydaje mi się, że jeszcze do tej lokacji będziemy wracali z jakieś 2-3 razy maksymalnie. Ale to nie jest nic złego. Ja jakby mówię, lubię Brace Wally. To jest moja ulubiona lokacja. Zawsze ją lubiłem, zawsze ją będę lubić. Taka co prawda krótka, ale fajna. Zastępuje według mnie... To jest taki prolog do Haven Forest. Co prawda trochę go mniejszego w Haven Forest, ale jednak. W ogóle mam problem teraz z Daxterem, jeżeli chodzi o linię kanoniczną, bo wszyscy tak mówią, że to jest gra kanoniczna, bo ona się dzieje przed Jackiem 2, a niektórzy nawet mówią, że przed Jackiem 3, bo jednak jest jedna postać, która pojawia się przed Jackiem 3. Ja wam dokładnie powiem, co to jest za postać, kiedy będzie cutscenka z nią. Oczywiście inicjałów nie zdradzę, chyba że będzie już przedstawione w Daxterze, bo tutaj akurat nie pamiętam. Aczkolwiek jeżeli nie jest on przedstawiony, nie ma jego imienia, to proszę nie spoilerować i przede wszystkim ja też nie będę w tej kwestii się odzywał. Co chciałem powiedzieć? No i właśnie mam problem z Daxterem taki, że... Bo tam każdy mówi, że niby ta gra jest jakoś super kanoniczna. Mi się wydaje, że to jest taki zwykły spin-off. Niby są wydarzenia przed Jackiem 2, czy tam nawet przed 3, bo przed 3 też można sobie wliczyć tę gierkę. Niekoniecznie tylko przed 2. To jednak... Mi się wydaje, że to jest po prostu spin-off, taki, który... Zrobili go dlatego, żeby Daxter miał swoje 5 minut, bo... Pamiętam jakby czasy, gdzie fani bardzo mocno ingerowali w to, żeby Daxter dostał swoją gierkę, bo... W Jacku 2 i 3 ludzie po prostu mieli niedosyt, no i zrobili jakby gierkę poświęconą Ocelowi. Kurde, nie mogę coś dogonić tej królowy. Królowej. Ciężko jest ją dogonić. A Osmo wcale nie pomaga jeszcze nas, kurde, poganiając. To wcale nie jest pomoc, mój drogi kolego, przyjacielu serdeczny.
Dobra, jest. Zrobione. 22 minuty i 17 sekund. Ładnie. No i gitara. Mission complete. Więc mówię, no ja z Daxterem mam trochę problem, jeżeli chodzi o położenie go. Mi się wydaje, że to jest po prostu zwykły spin-off, bo fani narzekali na to, że Daxtera po prostu było za mało w dwójce i trójce jako grywalną postać i dlatego dostał swoją grę. Zresztą, nawet na ten temat z Zakolakiem gadałem i śmieszna sprawa, że w sumie jak można powiedzieć, że trochę ta gra jest w jakimś stopniu kanoniczna, skoro Daxter nawet nie wspomina w ogóle wydarzeń z tej części, w ogóle. I tak wiem, że ta gra powstała później, ale no, mógłby nawet w dwójce czy w trójce dać takie nawiązanie: ej, tęsknię za Ozmo albo za Taryn. To tak jakby, wiecie, no, oni się niby tu pojawiają, ale w sumie nie ma ich. Niby sama ich nie ma. Wiecie, o co chodzi. Zobaczmy, kurde, wiecie co, dam sobie na wibrację telefon. Sekundkę poczekajcie, dosłownie. Dam sobie na wibrację, żeby nie było, że jak ktoś będzie dzwonił, to ja nie będę słyszał. Bo tak często mam. Wiem, że Chomsky dzwonił. Pozdrawiam serdecznie. Bugbase, Bugbase, this is Orange Lightning, do you read? Yes, Daxter, but you don't have to use call signs or... Unit 1, returning to base ASAP on the QT. By the way, was I supposed to pick you up something at the store? Yakow milk, maybe? Or some old guy fiber? I keep thinking I've forgotten to do something. You know, something important. I can't help but think... Jack! That's it! Hang on, buddy! I gotta go, Toots. Talk to you later. I mean, over and out. I mean, 10-4. Or whatever. Ta, teraz mamy zupełnie nowy wątek fabularny, mianowicie musimy gonić Prison Zoomera, który nie będzie wcale nam tutaj pomagał, bo będzie nam utrudniał tę drogę. I tam, jak widzieliście, mogliśmy dostrzec Jacka, niby Jacka, bo dla mnie to szczerze, powiedzmy tak, koleś przypominał trochę Jacka, ale dla mnie to trochę nie jest Jack. W sensie, jego model, no okej, wyjątkowo dziwny jest w wersji na PSP, jeżeli faktycznie to jest on, bo dla mnie to trochę jest ktoś inny, bo zaraz zobaczycie, kogo tak naprawdę będziemy ścigać i jakoś tam Jacka nie będzie teraz, więc albo ten Prison Zoomer już gdzieś sobie skręcił i gonimy teraz ten fałszywy, albo nie wiem, co się teraz dzieje. No serio, niby tutaj Daxter zauważył Jacka i ten, w ogóle to jest śmieszne, bo Jackiem tak naprawdę Daxter się interesował jakoś na początku, kiedy zapewnił mu, że w końcu znajdzie pomoc. A tak naprawdę przez całą tą fabułę w ogóle nie ma żadnej wzmianki o nim ani nic. Tylko teraz dopiero była wzmianka o Jacku. Co trochę śmieszne jest dla mnie. No ale okej, no może tak musiało być w sumie. O, za pierwszym razem zrobione. Didn't your mom tell you to stay out of the street? That little furry dude, get in! Thanks, dude! Welcome, dude! 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 Simon's the name. I'm Osmo's son. Pop said he hadn't heard from you for a while, so I tracked you down pronto with the radio. It's a good thing, too. We got a Mondo job brewing right now on a big tanker in the port. You ready to party hard? Why is that last exterminator company still operating? The owner, Osmo, has proven difficult to discourage. Well, then. Help him down the path of despair. I can't have this Osmo interfering with my plans. We finally infiltrated Haven's security walls, and I don't want some wrinkled old exterminator getting in my way. I have it handled, Great One. I assure you, he's got some new hired help, but it's only a matter of time before I... Close him down. Soon. Or else I'll be doing some exterminating.
Okazuje się, że tak naprawdę trochę wprowadziłem w błąd, bo tak naprawdę tutaj mieliśmy innego Zoomera, którym zabrał nas Simon, czyli on tak się chyba Simon nazywał. Czyli po prostu syn Ozmo. Dosłownie, jest to wyluzowany nastolatek, który lubi sobie trochę się pobawić i połamać prawo, co zauważył jeden z kolesi, nie pamiętam jak on się w ogóle nazywa, w ogóle nie wiem nawet jak on się nazywa, który gadał sobie tam z królem Metalheadów. Wszyscy wiemy kto to jest, ale nie będę spoilerował kto. Czas zacząć tanker. To jest następny, że tak powiem, nasz poziom. Wątpię, że go zrobimy na 100%, bo ja tutaj nie pamiętam ilości... Nie pamiętam, gdzie dokładnie były te Precursor Orby. Ale mamy zebrać 30 gemów, więc spoko. Spoko luzik. W ogóle tanker jest moim też nawet ulubionym poziomem, bo całkiem graficznie wygląda ładnie. Moim skromnym zdaniem. A muzyka jaka leci, to kurde, taka mega tajemnicza, James Bondowa bym mógł nawet powiedzieć. Czy to jest jakby pretekst do tego, żebym w końcu James Bonda na kanał nagrał? Zresztą posłuchajcie sobie sami. Sorry, że ja tak się teraz właśnie nie odezwałem, ale chciałem, żebyście sobie posłuchali tej zacnej muzyki i swoją drogą trochę się skupiłem, nie powiem, że nie. Dobra, co tutaj się robiło teraz, bo nie za bardzo pamiętam. Jak sobie ćwiczymy, a dobra, tam trzeba się dostać, okej, już pamiętam. Teraz zauważyłem po tej, po platformie, która zabiera do góry. Mamy tutaj w ogóle 60 Precursor Orbów do zebrania. Powodzenia życzę, kurde, w znalezieniu tego wszystkiego. Bo ja naprawdę staram się znaleźć, ale nie mogę. Nie wiem, czy to jest dlatego, że ja po kiju szukam, czy o co tu chodzi w ogóle. Wiecie co? A niech to jeszcze raz wróci. A wtedy tam się do góry dostanę. O, tam do góry. Chyba się uda. Nie uda się, dobra. Okłamałem was, przepraszam najmocniej za kłamstwo. Dziewięć Precursor Orbów. Nie zgnieć mnie! Akurat o te gemy to ja się nie martwię, bo tych gemów już widzicie mamy 13 na 49, więc... A mamy mieć wymagane 30 do zebrania, więc no, jak nie robisz 100%, no to zbieraj tylko 30 i wywalaj stąd, nie? Ale jak jesteś takim, że tak powiem, nie wiem, masochistą jak ja, to możesz sobie robić nawet tyle, ile zachcesz zresztą. Twoje życie, twój wybór, o. na 60, 31%. Mówię, dzisiaj mi się wydaje, że może nawet te 40, może 50 osiągniemy, kto wie. Chcę dzisiaj zrobić taką półtora, dwugodzinną sesję, żeby mieć kolejne odcinki na zapas, ale myślę, że sobie chwilową zrobię przerwę od Dextera, bo tego Dextera jest teraz ogrom na kanale. To wiadomo, no są plusy tego, że się seria szybciej skończy, ale chcę też jutro, a może nawet jeszcze dzisiaj tego samego dnia nagrać tego, Raymana Redemption. Fajnie byłoby pocisnąć jeszcze z Redemption. Bo warto też tą serię skończyć, nie powiem, że nie. No.
Widzę, że co drugi metalhead daje nam tą apteczkę. To jest fajne bardzo. O, a co tu mamy? Nie ze mną te numery, kurde. Myślicie, że co, nie widziałem?